Witam, z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora. Dzisiaj będziemy kontynuowali naszą kampanię w grze Total Warhammer 3 jako na Kari. I dziś będziemy próbowali zdobyć niemożliwą fortecę. Więc rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie oraz komentarz pod filmikiem oraz dołączcie do mnie na Cytadeli Gregora, serwerze discordowym. Link znajdziecie w opisie, a ja już nie przedłużam. Zapraszam was do oglądania. I tak jak powiedziałem, będziemy próbowali zdobyć tą cytadelę. Nasza armia jest gotowa, więc zobaczmy, co Zinch na nas rzuci, żeby nas zatrzymać. Okej, widzę na razie bardzo dużo wyniosłych różowych strachulców. Niepokoi mnie to trochę, ale powinniśmy sobie z tym poradzić. W końcu, co może pójść nie tak? No i naszym celem jest dopadnięcie tego, otóż, demoniczego księcia Zincha, zwanego jako bibliotekarz. Więc zobaczmy, co ten bibliotekarz ma dla nas przyszykowane. Niemożliwa forteca! Wstęp do niej mają wyłącznie szaleni. Wejście do środka byłoby błędem, jednak jeśli przedrzemy się przez zewnętrzne umocnienia, to rozgniewamy jej opiekuna, bibliotekarza. Musimy zdobyć kryształ wiedzy w labiryncie. Dzięki temu zdobędziemy solidny przyczółek i zaopatrzenie, które przydadzą nam się w kolejnych starciach. Dalej znajdują się jeszcze dwa kryształy, które należy zdobyć, by przejąć inicjatywę. Zmylcie wielkiego pana zmian. Odrzućcie rolę, którą dla was przygotował i zniszczcie każdego, kto stanie wam na drodze. Tak też zrobimy. I powinniśmy sobie nawet dać w miarę radę. Tylko musimy pamiętać, że musimy sami dążyć do starcia. Dlaczego musimy dążyć do starcia? Bo nasza frakcja, no, nie jest tak bardzo skupiona na zasięgu jak frakcja naszego przeciwnika. I musimy o tym pamiętać. Przez to też wyłączmy ten tryb obronny tutaj. Ten nowy tryb obrony tylko może nam zaszkodzić. Dobra, biegnijmy teraz tutaj. Nic nie może do nas strzelać. Deliver unto Slanesh. Osłabmy ich troszeczkę tutaj. Tutaj troszeczkę podleczymy. Dark whispers of glory. Quick! Wy nam się za chwilę tutaj przydacie z tymi łukami. Będziecie specjalnie na duże istoty. Tutaj się już załamujecie. Mamut ma tutaj już uderzać wraz z resztą ekipy. Was też już cofnijmy, nasze różowe kislewskie strażniczki. O, nie oszukujmy się, nasze jedyne jednostki strzeleckie to są właśnie od naszych wasali. My ich normalnie nie powinniśmy mieć. Dobra, możemy już zajmować tą pozycję.
i będziemy musieli jakoś to odpowiednio rozegrać za chwilę. Więc zróbmy to tak. Postawimy tutaj dwie czwóreczki. Tutaj jedną jedynkę. Ściągniemy jeszcze jedne demonetki. I spróbujemy ich wyłapywać od razu przy wejściach. To powinniśmy dać radę i wyłapać jak największą ich liczbę już na samym początku. Wy zostańcie tutaj. A reszta do boju! To the next victory! Okej, tak jak się spodziewałem, zaczyna się. Więc bierzmy się za nich, póki jeszcze możemy. Albo nie, robimy tak. Wy tu. Wy na te oddziały. Wy pędźcie tutaj. To the next victory! Wy pędźcie już tutaj. The debauched ones! Lay their souls! Tu wezmiemy demonetki. Kari! Slash! Dobra, wy tam walczcie dalej. Tak samo wy. Marauders of Slanesh! Flames! Cultist of Slanesh! A wy na co czekacie? Do ataku, już! Exalted Demonettes of Slanesh! Dobra, to wam jakoś idzie. Dobra, was wycofajmy. Albo i nie. Dobra, przynajmniej widzimy, że tutaj się za chwilę przyda jakieś wsparcie. The maiden of ecstasy. Dobra, wypędźcie tutaj. Wy tutaj. Bring us souls. Dobra, wilkołaki się tu odnawiają. I to jest akurat dobra wiadomość. Wilkołaki można już wystawić ponownie. Wracają na pole bitwy. Dobra, została tylko już ta flanka do oczyszczenia. Więc chodźmy ją szybko oczyścić, póki mamy okazję. It pleases Slanesh. We flee! Exalted Demonettes of Slanesh! Move with grace! Dobra, miejmy nadzieję, że to zadziała. Częściowo zadziałało, niestety nie tak dobrze jakbym chciał, ale coś tam zrobiło. Pain is a gift.
aesthetics are lethal, repulsive and alluring. Dobra, to tu już szalej. Dobra, ci się już załamują. I teraz musimy się przebić tutaj. Nie ma co czekać, idziemy. I tak będzie trzeba tą armię potem przebudować, zanim pójdziemy na główną bitwę, tak mam wrażenie. Bo tutaj niektóre jednostki nam się bardzo nie przydają, jak na przykład te furie. Tutaj wam dajmy więcej amunicji. Dobra, wypędźcie tędy. Wypędźcie tutaj. I was w sumie możemy cofnąć. Yes. Kill them! Attack! Tutaj im trochę utrudnijmy życie. All the chaos gods! Shit! Bringing agony. O nie, wy się cofać, wy mi się cofać. Was nie chcemy głupio tracić. Your desires are mine. No. Alores. Divine. Wy się cofnij. Dobra, mamo się tutaj za chwilę wbije. Flow like wine. Idziemy dalej do przodu. They die! Arch tempter. Agreed. Dobra, te strachulce zaraz się już całkowicie załamią. Now is our time. Faster. Okej, niech się tutaj wbiją te strachulce. To nam ułatwi nawet robotę. Te umocnienia tutaj już bardzo nam się nie przydadzą, ale lepiej już je zostawić na wszelki wypadek. Spearman! On the hunt! I na górę zapraszam. Driven by pain. Dobra. Na początek wieżyczki. Wieżyczki nam się tutaj przydadzą. Przydadzą nam się tutaj poczwarki, coś tak myślę. Więc ściągamy poczwarki. Dobra, jeszcze tutaj jedynkę postawimy. Luscious deviants. I skąd wyjdą pierwsi wrogowie? Oto jest pytanie. This will do. We serve the gods for the blood god. Okej, wychodzą stąd. A to bierzemy się do roboty. Dobra, nadchodzą też stąd.
Weźmy się do roboty. Endless craving! Go! Go! Beautiful! Tutaj jeszcze by się nam w sumie trójeczka przydała na wszelki wypadek. Searching on! Of course. Inflict exquisite suffering. Unto pleasure. Dobra, tych trochę tak zbawimy. Dance upon their corpses. Spread decadence and depravity. Ty bądź już tutaj. Dobra, tu się przyda też zaatakować. Wy się lepiej stąd wycofajcie. They die. At once, for Slaanesh himself. The aesthetics are lethal. Torture's sweet kiss. Bringers of joyous degradation. Dobra, wypędźcie tutaj. Ściągnijmy też tutaj wsparcie. Wy się cofnijcie. Bring us of joy. Dlatego też mamy te wieżyczki teraz tutaj. Slash. Pain and despair. Alores. Dobra, wy tutaj dobijajcie. Decadent seekers. Wy się też tutaj trzymajcie, póki możecie. Finding fresh souls. Now. Wypędźcie tutaj, mam pewien pomysł co do was. Wy biegnijcie tutaj, bo wasza pomoc się tutaj na pewno przyda. Marauders of Slaanesh! I łapcie ich, póki jeszcze możecie. Dobra, rzućmy to. To powinno ich tutaj bardzo ładnie przetrzebić. Dokładnie o to mi chodziło. Przetrzebiło ich to. Dobra, tutaj jakoś to idzie też. Dobra, i te wieżyczki dalej nam tutaj sprzyjają, ich tutaj pobijają wrogów, którzy próbują się do nas dostać. No nie oszukujmy się, oni by nas wystrzelali. Więc nie pozwólmy im zwyczajnie strzelać. Teraz też podlećmy. Dobra, możemy się przebijać dalej. Zabierzmy się do roboty. Ściągamy znów grasantów. Oni się bardzo przydadzą na tego latającego strażnika. A reszta do przodu po prostu. Sin and depravity!
It brings access! First! Yes! Dobra, już się zaczynamy wbijać. Tajemnic jest tutaj, więc łapmy go. Chaos comes! Come then! Run! Oh, yes! Dobra, reszta naszej armii też już tutaj nadchodzi. Exalted demonets of Solanus! Tutaj wieżyczki na razie nic nie muszą robić, ale jeszcze mam wrażenie, że się nam przydadzą. Bend to our will, bringing agony. Przynajmniej te te z drugiej linii obrony, bo to już nie aż tak bardzo. Dobra, tutaj się już załamują. Attack! I am ready. Hear the discordant choir. Dobra, tą wieżę jeszcze oszczędzimy. Jeszcze się może przydać. A wy na co czekacie? Gonić mi tego pana strażnika tajemnic, nie pana Przemian. Ten się nazywa panem Przemian. Popatrzcie, jak tutaj obrywa od tych grasantów, tak jak miał obrywać. Excess in all things. Go! Wy też strzelajcie po nim. Nie ma wam zwiać. Your desires are mine. Soul trigger. The deepest pleasure. Dobra, udało nam się. Teraz tylko punkcik zająć. Jakiegoś powodu mówi, żeby zbudować tę barykadę, więc... Może tak zróbmy. Ściągnijmy tutaj powierników tajemnic. Oni się mogą tutaj bardzo nam przydać. Zbudujmy tu też jedną wieżyczkę, dwójkę. Tutaj trójkę i jesteśmy gotowi. Tak mi się zdaje. Ora, ta jedynka też już się nam jakoś nie przyda. Więc równie dobrze te dwie wieżyczki też możemy usunąć. Tutaj za to damy jedną jedynkę. Jest! Mamy teraz bibliotekarza, więc dorwijmy go, póki mamy okazję. Charge! Decadent Seekers! Keeper of Secrets! Dobra, niech powiernik tajemnic tutaj pomoże z tym. A dance of pain! The darkest of desires! Dobra, tutaj już niektórzy wrogowie wychodzą. Make them scream! Consume them! Sensuous diversion. Dobra, jakoś to na razie idzie. Tak samo ten bibliotekarz tutaj obrywa. Tak jak miał obrywać. Yes! Their flesh is my canvas! Dobra, są też ci rycerze chaosu tutaj.
Ale niech ci wszyscy powiernicy tajemnic ruszają tutaj. Próbujemy skurczybyka dorwać. Attack! Onward then! Dobra, tutaj sytuacja jest na razie częściowo opanowana. Tutaj trzeba byłoby się przebić. Kari! Of course! Your secrets spent. Done for the prince. No załatwcie tego bibliotekarza, idź jak najszybciej. Exalted Demonettes of Slaanesh! Demonettes of Slaanesh! Tutaj się przyda też uderzyć, bo są nadchodzą. Exalted Demonettes of Slaanesh! Wezwij tego powiernika tajemnic. I am irresistible. Dobra, to powinno troszeczkę nam tutaj ułatwić sprawę. Wy tutaj ruszajcie do przodu. Tutaj jeszcze was podleczymy. Dobra, bibliotekarz za chwilę padnie. Tak, padł już. Tylko ten powiernik musi się do końca przypilnować. Dorwać mi tutaj. Tutaj niestety wieżyczki już zaczynają padać, bo nadchodzą jednostki wsparcia z Incha. Ale i one w nieskończoności tutaj nie utrzymają. Kari! No one faster! Dobra, wy stąd uciekajcie, bo tutaj dużo akurat na tego latającego nie zrobicie jeszcze. Ale ci panowie, to już jest inna historia. Został jeszcze ten wyniosły i trzeba jeszcze ten rydwan zdjąć. Nie no, mamut się tutaj nam ładnie spisał. I wygraliśmy to! Niemożliwa forteca okazała się jednak możliwa. Bibliotekarza zdobyliśmy, ale ciekawe, czy Zinch tego nie przez przypadek może nie chciał. No nic. Ważne, że twierdza jego padła. Jakoś nam się to udało wszystko. Na górze strachulce, strachulce na dole. Mnożą się szybko jak króliki w stodole. Kappa. Ciekawe podejście.
Cóż, najważniejsze jest to, że udało nam się przez to wszystko przebić. Weźmy daninę, bo się nam to przyda, to złoto. How does it feel to face death like a mortal? Come closer, and I will show you. Know this as you fade. All of your struggles, sacrifices, your victories and labors were for nothing. I will not be so careless with your power. Spare them. I am going to destroy them. They will waste their last breath cursing your name. Finally. Gods of Chaos! The God Bear is dead! Gather Ursun's power. Bind it to me. My godhood will be forged here on this throne. One by one, I will kill the gods and harvest their strength. All will be mine! A new deity will soon ascend. Belakor, the Chaos God of Shadows. But his transformation will take time. He can still be stopped. He must be stopped. Then, Ursun's power is yours. No cóż mogę rzec, Belakor? Ty długo tam nie będziesz tym bogiem. Za niedługo do ciebie przyjdziemy i ci pokażemy, na co nas stać. Ostatnią duszę potrzebną do ujawnienia drogi do kuźni. Jednak los nam nie sprzyja, wasza wysokość. Niedźwiedzi bóg umarł. Jego ryk umilkł na wieczność. Rzeczywistość rozpada się na naszych oczach. W osnowie światów powstają kolejne wyrwy, a potop demonów zalewa świat śmiertelników. Belakor planował to od początku. Jeżeli dostąpi boskości, to w jego nowym świecie nie będzie miejsca dla nas. Musimy go powstrzymać. I z tym się zgadzam jak najbardziej, że będzie trzeba go jak najszybciej powstrzymać, ale że nam się to udało. Musimy też się odpowiednio przyszykować, doradco. Musimy się wpierw przyszykować. A mamy co przyszykować na niego? Souls. Więc ruszajmy już tutaj. Zaoszczędźmy trochę złota, bo złoto mamy już wydane, żeby zdobyć kilka nowych budynków. Między innymi powiernika tajemnic i zbudować taką armię, której świat jeszcze nie widział. A co za tym idzie? Armię, która nam da wszystko, czego nam teraz potrzeba. I z tego, co widzę, tutaj robaczy pomiot praktycznie powrócił. Nie jest to dobra wiadomość, ale mogły być też gorsze. Zakończmy zatem turę. Ale też z jakiegoś powodu ci plagogowatorzy chcą się na nas rzucić. Na szczęście ta frakcja Kislewu jest po naszej stronie. Za niedługo też zniewolimy Kataj. Death to all
all who transgress against the Emperor. I to nawet za dwie tury nam się uda to zrobić. Więc to mi jak najbardziej odpowiada. Let me imbibe your essence. Ale zajmijmy tą krwawą miglicę. I zacznijmy tutaj moje wojskowe przemodelowanie. Bo tak, ci konni grasanci spełniali swoje zadanie dość dobrze przez długi czas. Ale trzeba się już ich pozbyć. Mamu tutaj się nam ładnie sprawował, ale my chcemy z lodowego dworu coś, co nam się teraz bardzo przyda. Niedźwiedzia żywiołów nam trzeba. Wilkołaki też się na razie ładnie sprawiły. Szkoda, że nie możemy ściągnąć więcej tych jednostek od naszych sojuszników, bo to by się nam przydało. Ale tak, ściągnijmy miażdżycieli dusz. Czterech miażdżycieli dusz. To na pewno nam pomoże w walce wykuźni dusz. Delights without boundaries. Wy tutaj zostańcie. Pewnie za chwilę kolejne armie demonów będą na nas szły. It will be drenched in bodily fluids. Ty ruszasz dalej na południe. The herald of Slanesh. Tak samo ty. Ta wieża czarowników powinna sobie poradzić wraz z tymi zatrutymi katakumbami. The Feaster of Pain. Ty mi wyruszysz na południe, żeby zatrzymywać armię wrogów tutaj. I co my zrobimy z tobą, panie Perfekcji? Tutaj nasi wasalowie powinni już sobie w miarę poradzić ze wszystkim. Z dużym naciskiem na w miarę. Ale przyda się też ruszyć trochę do przodu tobą. Więc idź już tutaj do przodu. Oczywiste jest, że tego nie zdobędziesz. Teraz dopiero będą mi jakieś szanse. Okej, możemy w sumie to wykorzystać od razu. A new beacon of perversion. No dobra, tu mamy sytuację w miarę ogarniętą. Tak mi się wydaje. A new power. All the motherland stands behind me. Okej, od was Kislev na razie nic nie chcemy. Za to potrzebujemy rzeczy, żeby tutaj nie dość, żeby tu krwawą iglicę ogarnąć. To musimy pościągać jeszcze kilka rzeczy dla naszego tutaj wielkiego czempiona. Bo przyda nam się jeszcze troszeczkę po tej mobilności. You have no choice. Ale czy my chcemy tutaj aż tak długo czekać? Na pewno dwie demonetki mu załatwimy. Będzie bunt w jednej z prowincji, ale to dobrze. Tutaj zwiększmy kontrolę. A tutaj za chwilę będziemy mogli ściągać też powierników tajemnic, więc
będziemy mogli stworzyć jeszcze bardziej elitarną armię tutaj dla naszego Nakariego. Ale to już będziemy robili w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!